imprezach targowych. Uważamy, że jest to ważna część strategii marketingowej i tutaj klient ma możliwość zapoznania się z ofertą wielu firm w jednym miejscu. Jest to na pewno pomocne dla klienta. Uważamy, że ten bezpośredni kontakt z klientem jest pomocny. My na tych targach prezentujemy nasze inwestycje na biskupinie, głównie na tym się koncentrujemy. Szczególnie ostatni etap inwestycji, rezydencja Dąbie Silver. Jest to oferta dla bardziej zamożnego klienta, takie budownictwo premium. Dobrze nam się to sprzedaje, jest na to klient. No i oczywiście najbardziej poszukiwane mieszkania to są mieszkania dwu- i trzypokojowe, również w budownictwie premium. Natomiast nieźle sprzedają się również mieszkania większe. Celem uzyskania informacji o budowanych inwestycjach, gdzie mogą zakupić po prostu swoje wymarzone mieszkanie. Na obecnych targach prezentujemy naszą inwestycję Wille Słoneczniki, znajdującą się i która jest realizowana przy ulicy Szarugi we Wrocławiu. Jest to boczna ulica, ulicy Krzyckiej. Składa się to na tą inwestycję 8 budynków kameralnych willi miejskiej, w którym jest w każdym budyneczku po 6 mieszkań. Mieszkania mają strukturę od 60 do 143 metrów kwadratowych. Jest to struktura mieszkań 3, 4, 5 i nawet 6 pokojów. Dzisiejszy trend, jeżeli chodzi o strukturę mieszkań, wygląda następująco. Jest część osób, która jest zainteresowana małymi mieszkaniami, czyli pospolitą kawalerką, tudzież małym mieszkaniem dwupokojowym, 37 do 45 metrów kwadratowych. Ale jest też duża liczba osób chętnych, zainteresowanych dużymi mieszkaniami. Czyli to są ludzie, którzy nie potrzebują już mieszkania na start, na rozwój swojej rodziny, a potrzebują, że tak powiem, przeprowadzić się na większą powierzchnię. To jest rodzina już z doświadczeniem, rodzina z dziećmi, potrzebująca po prostu przestrzeni. Rynek ewoluuje cały czas, rynek nabiera tempa, marazm, który był do tej pory, już został, że tak powiem, moim zdaniem zażegnany. Firmy deweloperskie budują coraz więcej. Rynek wrocławski się też rozwija cały czas. Jesteśmy drugim miastem, drugim regionem w Polsce, ale jeżeli chodzi o sprzedaż, to wyprzedziliśmy nawet Warszawę. Na czym się rozglądacie? Dom, mieszkanie? Na razie dom bardziej, ale to różnie chodzi. Szukacie Państwa na terenie Wrocławia? Raczej pod. Tak, pod Wrocławiem. Ale blisko. Macie już coś wybranego tak na oku, czy dopiero zaczynacie Państwo przygodę z wybieraniem? Dopiero zaczynamy. Myślimy też o budowaniu, ale zobaczymy. Jak oferta na targach? Rozejrzeliście się już? Dopiero przyszliśmy. Czyli pytanie na później. Tak. Dziękuję serdecznie i życzę powodzenia. Widzę, że Państwo już macie coś zaplanowanego. Można zapytać, czego szukacie na targach? No już z planem, z mapą, to już konkretna, widzę, inwestycja. Mamy konkretne lokalizacje mniej więcej na oku. Już coś wybranego jest? Czy dopiero się zastanawiacie, tak? Na porównujemy rynek pierwotny z wtórnym, tak naprawdę. No i właśnie. Co jest ciekawsze według Państwa? Obecnie rynek pierwotny ma, w kontekście cen jest istotnie, że tak powiem, wyższy
od ofert, które można wysłać na wtórnym z racji tego, że niektórzy kupujący, sprzedający mają presję, żeby sprzedać szybciej niż to jest koniecznie. I dlatego też wydaje się z naszego subiektywnego punktu widzenia, że rynek wtórny, szczególnie w naszej lokalizacji, na Gaju szukamy. A na Gaju Państwo szukacie, czyli tam, Wrocław, gdzie się praktycznie nie buduje w tym dość momencie. Blisko centrum rzeczywiście. Tak. A już któraś inwestycja taka konkretna Państwu przypadła do gustu? W tym momencie raczej porównujemy i tak naprawdę porównujemy to z rynkiem wtórnym. Czyli i na razie wypada to na niekorzyść. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia. No to tak zainteresowało, drogi panie. A to pan mnie, nie wiem, filmuje. Nagrywa, filmuje tak. Mnie pan. Wie pan co, cała ta inteligencja systemu Fibaro? Fakt, w jaki sposób to jest po prostu integrowane już z bieżącymi instalacjami na przykład. A kluczy rzeczy tutaj pewnie będę miał dość dużo pytań do konsultanta. A zamierza pan u siebie skorzystać z czegoś takiego? Jeszcze nie wiem, zastanawiam się, na ile to ewentualnie będzie mi pomocne, wiadomo. A no koszty kosztami, tak? To jest pierwsza sprawa, druga sprawa, no nie wiem, na ile to będzie po prostu mi ułatwiać życie w tym sensie. Dzień dobry, Stępniewski, Fibaro Wrocław. Tutaj na targach Rednet prezentujemy naszym klientom możliwość pełnego zautomatyzowania naszego domu. Co przez to rozumiemy? Możliwość spięcia w jedną sieć, w jedną dużą sieć domową wszystkich urządzeń, które są w każdym nowoczesnym domu. Począwszy od najprostszego oświetlenia po zaawansowane systemy sterowania kinem domowym, alarmami. To tym wszystkim możemy sterować z jednego urządzenia mobilnego, którym najczęściej jest nasz zwykły, prosty telefon komórkowy, który każdy z nas ma przy sobie. Tam dzięki dedykowanej aplikacji mamy dostęp do wszystkich urządzeń, które są w naszym domu, z dowolnego miejsca na świecie, gdzie tylko mamy dostęp do internetu, choć nawet nie do końca, ponieważ jesteśmy w stanie sterować naszym domem za pomocą SMS-ów. Mając dostęp do internetu, wchodzimy, logujemy się do naszego domu i w niezwykle prosty, intuicyjny sposób za pomocą interfejsu możemy sterować, tak jak teraz tutaj, światłem, włączyć, wyłączyć. Oczywiście standardowo podchodząc do gniazdka możemy zrobić dokładnie to samo. Natomiast jeżeli mamy duży dom, powyżej 200 m², idziemy spać, zapomnieliśmy wyłączyć światło na dole. Nie ma nic prostszego, telefon zawsze mamy pod ręką, zawsze możemy włączyć, wyłączyć światło, zmienić ogrzewanie, zmienić nastawy ogrzewania, wyłączyć telewizor, zasterować każdym urządzeniem, które mamy w domu.
Witam Państwa serdecznie. Krzysztof Krajewski, firma Trineo. Chciałbym Państwa zaprosić, zachęcić do inwestowania z naszą firmą w grunty rolne na Mazurach. Opracowaliśmy innowacyjną metodę inwestowania, która opiera się na tym, że małymi kwotami możemy budować sobie duże aktywa. Polega to na tym, że od 300 zł już możemy zacząć inwestować w swój kawałek ziemi na Mazurach, a przy 10% wpłaty wartości za grunt przenosimy na Państwa akt własności. Więcej Państwo o tym wszystkim poczytacie na mojej stronie internetowej www.racjonalnainwestycja.pl. Pozdrawiam serdecznie.